Witam wszystkich bardzo serdecznie. Mam nadzieję, że nas widać. Jeżeli nie, to wybaczcie, ale słuchajcie, spotykamy się dzisiaj z wami po raz pierwszy po wakacjach w takiej nowej trochę formule i z nowym narzędziem, więc jeżeli coś nie zadziała, to musicie nam wybaczyć. Moje imię, nazwisko Damian Kupczyk, jestem prezesem Fundacji Rodziny Czepczyńskich i dzisiaj mam zaszczyt przedstawić wam osobę, którą poznałem podczas nagrań do Dzień Dobry TVN, kiedy rozmawialiśmy o rysunkach dzieci, a tą osobą jest dr Magdalena Giers, która prowadzi Centrum Teraz, które jest gabinetem psychologicznym i może Magdo pozwolisz, że przedstawię cię najpierw chwileczkę. Będzie okay. Mi miło. Słuchajcie, Magda od 2006 roku pracuje terapeutycznie z dziećmi i z młodzieżą. Wykształcenie zdobyła na Uniwersytecie Gdańskim, gdzie ukończyła studia magisterskie z zakresu psychologii dzieci i młodzieży, a także skończyła doktorat z zakresu psychologii klinicznej. Pracę zawodową dzieli na dwie ścieżki. Pierwszą właśnie poprzez pomoc psychologiczną dla dzieci i ich rodzin w ramach prywatnego gabinetu Centrum Teraz, a także przez edukację swoich studentów. To jest niezwykle ciekawym zajęciem. Natomiast idąc dalej, jest oczywiście wykładowcą akademickim, gdzie stara się zarazić swoją pasją do psychologii i do pedagogiki wszystkich, którzy chcą tego słuchać. Równolegle również wciąż pogłębia swoją wiedzę, kończąc różne kursy i biorąc udział w szkoleniach, między innymi studium terapii rodzin, kursu terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach, kursie diagnozy zaburzeń poznawczych i emocjonalnych u dzieci i młodzieży. Także jak widzicie, słuchajcie, gość jest zaszczytny. Magdo, witamy cię bardzo serdecznie i bardzo dziękuję, że zgodziłaś się zabrać udział. Tak, dla mnie to też świetna sprawa, bo cieszę się, że mogę przekazać tutaj ważne treści, no bo z mojego punktu widzenia jako terapeuty to jest temat naprawdę bardzo ważny i o tym trzeba mówić głośno, bo takie sprawy lękowe często są bagatelizowane, a całkiem niepotrzebnie, tak? To jest sprawa, która jest bardzo ważna i której się trzeba przyjrzeć i my dzisiaj o tym będziemy rozmawiać i będę uczulać, na co zwracać uwagę, no żeby nie przeoczyć takich ważnych momentów. Okej, okay. Słuchajcie, ja tylko powiem do naszych słuchaczy, że nasza dzisiejsza formuła webinarium będzie miała formę właśnie rozmowy z prezentacją, która pojawi się w odpowiednim momencie. Mamy przygotowane dla was 11 tematów, o których będziemy chcieli rozmawiać. Na dole będzie pojawiał się taki pasek, który będzie mówił o tym, o czym właśnie w tym momencie rozmawiamy. Słuchajcie, w ogóle jestem... Słuchajcie, jest godzina 20 w czwartek, a mamy ponad 1000 osób, które nas słucha, więc pozdrawiam wszystkich serdecznie. Po prostu słuchajcie, jesteście rewelacyjni. Ja zawsze cenię każdego, kto chce słuchać o kwestii związanych z dziećmi. Tak jak właśnie Magdo też powiedziałaś, kwestie związane z lękiem są niezwykle istotne. Z lękiem, z tym, co w dziecku budzi też strach, co budzi w nim różnego rodzaju emocje z nim związane. I może właśnie zacznijmy od tego podstawowego elementu, czyli często mówi się, że wracamy do dzieciństwa naszymi dorosłymi myślami, że chcielibyśmy tam być, bo uważamy, że to był okres takiej beztroski, gdzie najważniejszym naszym problemem to był sprawdzian czy kartkówka dnia następnego. Czy faktycznie dzieciństwo jest takim właśnie czasem beztroski? No właściwie można powiedzieć, że tak, że nie ma kredytów na głowie, nie ma zmartwień o to, czy będziemy mieli stabilną pracę, czy nie. Nie ma takiej dużej odpowiedzialności jak w życiu dorosłym, ale z drugiej strony te sprawy dziecięce, one są naprawdę poważne i to, że dziecko się martwi swoimi sprawami, to jest dla niego ogromne zmartwienie na wagę naszych dorosłych zmartwień, tak? One są proporcjonalne do wieku, więc nie do końca jest to taki czas beztroski, tak? Też jest tam dużo kłopotów, dużo problemów, a tylko nie zawsze dorośli potrafią dostrzec w tym właśnie problem. Tak, no, czym się tam martwić, tak? No to, co to tam twoje problemy? To nic, nie? To nie jest ważne, to się nie liczy. Mm-hmm. A no właśnie, urwana ręka lalce, mm-hmm. tak, czy auto, to może być poważny kłopot. No właśnie, powiedz mi, bo też często, jeżeli mówimy o tym właśnie podejściu rodziców do problemów dzieci, to właśnie słyszy się, że z czym ty do mnie właśnie przychodzisz, przecież ja tu mam na głowie rachunki, ja tu mam na głowie pracę, tu mnie ściga szef, tutaj muszę załatwić jeszcze pełno rzeczy. Jak nie zgubić właśnie tego dzieciństwa? Jak sprawić, żeby to dzieciństwo, żeby jak nie zbagatelizować właśnie tych problemów dziecięcych? Dokładnie, no. Potrzeba dużo empatii i trochę wyobraźni,
takiego zejścia do poziomu dziecka, nie? I to nawet fizycznie, żeby przy rozmowie z nim usiąść, kucnąć, tak żeby mówić twarzą w twarz, a nie tak do niego z góry podkreślać tą hierarchię, że ja tu jestem dorosła, ważniejsza, większa i mocniejsza, tylko żeby właśnie zejść do jego poziomu i fizycznie, ale też tak trochę mentalnie, nie? Żeby spojrzeć jego oczami, wczuć się w jego sytuację, w jego rolę. Myślę, że to faktycznie dla takiego małego człowieka, który ma takie, a nie inne sposoby radzenia sobie z różnymi emocjami, z kłopotami, to ten kłopot może być rzeczywiście ważny, trudny i wymaga wsparcia. Okej, okay. No właśnie, słuchajcie, drodzy rodzice, opiekunowie, wychowawcy, to, co jest bardzo ważne, to czasami trzeba potrafić sobie zejść z tego naszego dorosłego poziomu myślenia i takiego poważnego trybu życia, bo my często uważamy, że dorosły musi być poważny. Czasami warto stać się dzieckiem i pokazać dziecku, że też potrafimy właśnie wczuć się w urwaną rękę tej lalki, że rozumiemy te problemy. Potem, jeżeli tego nie będziecie robić, to potem będziecie przychodzić do takich osób jak Magda i się pytać, dlaczego moje dziecko nie chce ze mną rozmawiać o moich emocjach i problemach. Właśnie dlatego, że nie potrafiliśmy wcześniej... Albo dlatego nastolatek z domu, nie? No tak dokładnie. Skąd się pojawiają te problemy? One właśnie pojawiają się z tego, że nie ma zbudowanej relacji, że dziecko nam już nie ufa, bo to jest dorosły. Nie zrozumie moich potrzeb i moich problemów. No i słuchaj, właśnie przechodząc trochę już do takiego następnego pytania, powiedz mi, czy lęk, który się pojawia u dziecka, jest elementem normy rozwojowej, tego, że w nim to musi wystąpić i kiedy ten lęk rozwojowy staje się lękiem zaburzonym? No tak, w dużej mierze lęk jest czymś, co nam towarzyszy od samego urodzenia. To jest jedna z emocji podstawowych, z tym się po prostu rodzimy i lęk musimy przeżywać. On jest bardzo ważny. No tak, sprawia czasami trochę kłopotów i problemów, ale gdybyśmy go nie mieli, to byśmy po prostu nie przeżyli. Lęk jest właściwie takim gwarantem naszego bezpieczeństwa, tak? Bo mówi nam, o, to jest groźne, to jest straszne, tam nie idź, tego nie rób, bo stanie ci się krzywda. No i dzięki temu jesteśmy bezpieczni. Więc ten lęk rzeczywiście jako taka emocja podstawowa towarzyszy każdemu z nas od urodzenia. Natomiast dzieci w miarę dorastania zmagają się jeszcze z innymi lękami, już takimi niekoniecznie mającymi na celu zadbanie o ich bezpieczeństwo czy uniknięcie pewnego ryzyka. Są to takie klasyczne lęki, które się pojawiają w określonych okresach życia. Na przykład u niemowlaków to jest taki lęk separacyjny, kiedy dzieci uczą się rozpoznawiać rodziców od osób obcych i jeśli jakaś obca osoba się nachyla nad wózeczkiem, a mama nagle znika z pola widzenia, to dziecko jest przerażone, tak? Bo to nie jest mama, to nie jest ta osoba, którą ono zna. Starsze dzieci, takie no, przedszkolaki, to się zazwyczaj boją ciemności, a tu już wyobraźnia i też troszeczkę podsycona bajkami, podpowiada, że w tej ciemności mogą się kryć jakieś potwory, jakiś taki niewyraźny cień, który drzewo z ogródka na przykład rzuca na ścianę, może symbolizować ogromnego jakiegoś wielkiego stwora, potwora. Groźne też mogą być dla nich zwierzęta, na przykład psy, ale też i takie mniejsze zwierzęta, ale bolesne, czyli na przykład pszczoły, osy, jakieś tam pająki. Jeszcze starsze dzieci mają jeszcze lepszą wyobraźnię, więc sobie mogą wyobrazić na przykład duchy. Ale też są już coraz bardziej świadome tego, co się dzieje na świecie, są świadome różnych zagrożeń, więc boją się też choroby, że stanie im się jakaś krzywda, albo że komuś się stanie z ich bliskich krzywda, że ktoś zachoruje, umrze, tak? Bo już są świadome tego, że ta śmierć w życiu się pojawia. Kolejny etap to jest taki etap, kiedy dzieci zaczynają szkołę i w tej szkole już się pojawia dużo różnych innych lęków o oceny, o to, czy dobrze wypadną. Tu już wkraczamy w taką też sferę poczucia własnej wartości. Co do takiego wczesnego okresu adolescencji, czy gdzieś tak do 9 roku życia jeszcze jest na niskim poziomie, ale właśnie już od 10-latka można też się spodziewać właśnie takich silnych lęków bardziej społecznych. Lęk przed odrzuceniem przez grupę,
przed wyśmianiem, przed tym, że nie znajdę sobie najlepszej przyjaciółki i tak dalej. Więc te lęki rzeczywiście się tam pojawiają. Więc kiedy one się stają zaburzeniem, kiedy po prostu są zbyt mocne. Ale jeśli się pojawi taki lęk w tym mniej więcej okresie, to też rodzic nie ma co panikować, tak? Bo tak może też być, po prostu rozwojowo. Okej. Okay. Słuchajcie, ja mogę wam powiedzieć, bo wiecie, że lubię anegdoty. Mówiłaś o takim lęku właśnie związanym z, kiedy stać się może coś osobą właśnie z naszego otoczenia. Ja pamiętam, kiedy jako dziecko w szkole podstawowej uwielbiałem wyjeżdżać do mojej babci na wakacje do Kamionny. Spędzałem tam całe wakacje. Jak tylko się zaczynały, następnego dnia już wyjeżdżałem, wracałem w dzień przed rozpoczęciem szkoły. I zawsze to był, szczególnie w tym młodszym okresie mojego życia, taki z rodzicami, jak rozmawiałem, to był też taki okres dosyć ciężki, bo przyjeżdżałem płacząc po prostu i mama się pytała, ale dlaczego płaczesz, co się stało, nie? A ja mówię, że słuchaj, ja nie chcę wracać z tych wakacji, bo babcia jest już babcią, no i może nie dożyć następnego roku i już na te wakacje do niej nie pojadę. I słuchajcie, babcia żyje, niech żyje jak najdłużej. Babciu, pozdrawiam cię serdecznie, jak mnie oglądasz. Natomiast słuchajcie, taki lęk faktycznie, ja pamiętam to dzisiaj, to się zapisało gdzieś tam w mojej pamięci, jako właśnie takie traumatyczne przeżycie związane z tym lękiem osoby najbliższej. Oczywiście z tego wyrosłem, ale dzieci te lęki bardzo mocno przeżywają. To, co jeszcze pewnie też potwierdzisz, albo co jest takim elementem bardzo ważnym, na co chciałbym uczulić, ja już kiedyś o tym mówiłem, nie wartościujemy emocji. Słuchajcie, drodzy słuchacze, emocje są czymś naturalnym i to się zgodzimy na 100%. To musi wystąpić w naszym życiu. To, że czujemy złość, to, że czujemy gniew, to, że czujemy te, które nazywamy negatywnymi, to jest coś rozwojowego i one są elementem naszego życia. Możemy wartościować tylko zachowania, które są wynikiem właśnie tych emocji. Czyli jeżeli dziecko kogoś uderzy, bo było złe, to jest to złe. Natomiast to, że się złościło, nie jest niczym złym. I nawet tutaj mogę jeszcze dołączyć do tego, że ten lęk jest bardzo potrzebny i przydatny, tak? Bo na przykład to dziecko w wieku szkolnym, jak zaczyna edukację, to przejawia te lęki przed oceną, tak? Jak mu pójdzie, czy sobie poradzi i w ogóle. Gdyby tego nie miało, to by się nie starało, tak? Ta motywacja do nauki, do zdobywania lepszych ocen, do uczenia się w domu znacznie by spadła, nie? Więc to jest potrzebna. Oczywiście. Natomiast Magdo, pozwolę sobie, bo tutaj dostałem od moderatorów jedno z pytań od naszych słuchaczy, jeżeli będziesz łaskawa odpowiedzieć, już je czytam. Pytanie brzmi w taki sposób. Pani Anna pyta, kiedy się martwić lękiem dziecka? Jakie typy lęku mogą być niepokojące? Po czym je poznać? No, o typach będziemy mówić, co tam ta prezentacja jest, więc tutaj ten temat dokładnie opowiemy. Natomiast żeby rozróżnić, czy ten lęk jest taki bezpieczny, czy już taki, którym powinniśmy się mocno przejąć i martwić, to musimy sobie odpowiedzieć przede wszystkim na pytanie, czy to dziecku przeszkadza, tak? Czy to jest dla niego kłopot? Bo my z perspektywy dorosłych, i to nieważne, jaką funkcję w tym momencie pełnimy, czy jesteśmy jego rodzicami, terapeutami, nauczycielami, czy dziadkami, no nie zawsze jesteśmy w stanie zobaczyć tą trudność dla dziecka, tak? Bo dzieci czasami pewne rzeczy ukrywają, nie okazują wszystkiego wprost, nie? Więc no najłatwiej na to pytanie odpowiedzieć właśnie tak. To zależy od samego dziecka, czy jemu sprawia to trudność. Nie? Ja też powiem może tutaj w tym momencie, bo często do mnie dochodzą takie pytania ze strony rodziców, czy mają przenieść dziecko z jednej placówki do drugiej, czy może jakaś inna forma edukacji byłaby dla ich dziecka dobra i czy mają to zrobić. Ja zawsze mówię do nich, zapytajcie wasze dziecko, czy się czuje dobrze w klasie, w której jest, czy się czuje dobrze w szkole, i to jest najlepsza odpowiedź dla was, bo wy jako rodzice często podchodzicie do sprawy od takiego swojego poziomu, tego związanego z własną oceną. Natomiast ważne jest, żeby rozmawiać z dzieckiem. Dzieci mają też swoje zdanie i swoją wyrobioną opinię. Dziecko to nie jest przedmiot, który można przenieść z jednej szkoły do drugiej, tylko to o niego chodzi, tak? Więc niech ono się wypowie, nie? Jest jeszcze drugie pytanie, pozwolę sobie je zadać, zanim przejdziemy do kolejnego pytania. Czy napięcie mięśniowe spowodowane lękiem w całym ciele u dziecka może powodować późniejszą, słabszą odporność psychiczną na różne bodźce z zewnątrz? W sumie tak, bo lęk ma trzy takie główne obszary: myśli, fizjologia, całe nasze ciało i zachowanie. I to, co się dzieje z ciałem, czyli też właśnie i napięcie, ale też i nie wiem, przyspieszone bicie serca, kłopoty takie
no, gastryczne, tak, bóle brzuszka i jakieś takie nocnikowe też rzeczy toaletowe, no to jeśli to trwa długo, no to oczywiście, że może wpłynąć potem na dalsze funkcjonowanie. Super. Słuchajcie, trzeba na to całościowo spojrzeć, nie tylko to, co się dzieje z ciałem, ale też właśnie i myśli, i emocje, i zachowania, nie? Te cztery rzeczy muszą iść zawsze w parze. No cztery nie pójdą w parze, ale razem. Muszą być razem, w jakimś ciągu. Słuchajcie, ja mam tutaj jeszcze tylko informację od naszych moderatorów, dużą prośbę. Proszę nie pytać o zaświadczenia. Jak wiecie dobrze, my zawsze wywiązujemy się z naszych obietnic. Ja na końcu powiem coś z zaświadczeniami i na Boga, nie podawajcie swoich maili w prywatnych konwersacjach, czy bardziej w otwartych konwersacjach, bo potem ktoś się zapyta, albo będziemy dostawać informacje, dlaczego ktoś do nas pisze z ofertami jakimiś, jak ja nikomu maila nie podawałam. Także czy nie podawałam nigdzie, przecież nikt nie wiedział mojego maila, a tak naprawdę w tym momencie, słuchajcie, mamy 1500 osób, które widzą maile wasze prywatne i naprawdę prosiłbym, żeby tego nie robić, my nigdy tego nie wymagamy, jak wiecie, mamy zbudowany serwis do wystawiania zaświadczeń, także proszę nie pytać o zaświadczenia, powiemy o tym na końcu i proszę nie pisać swoich maili prywatnych, bo moderatorzy dostaną szału, a inspektor od RODO nas po prostu zje. Magdo, przejdziemy po tym krótkiej informacji parafialnej dalej, czyli chciałbym cię zapytać o taką rzecz, w ogóle jak często występują zaburzenia lękowe u dzieci? Zgodnie z podręcznikiem, ze statystyki wynika, że a właśnie jest to zaburzenie jedno z częstszych, bo dotyka co dziesiątego dzieciaczka. Tyle tylko, że nie wszystkie dzieci dostają diagnozę i nie wszystkie zostają zauważone. Bo często bywa tak, że pewne ich objawy są bagatelizowane, głównie przez rodziców, ale też i przez specjalistów. Na zasadzie on z tego wyrośnie, to taki wiek, damy mu trochę czasu, tak, ja albo my też tacy byliśmy, też byliśmy zawsze nieśmiali, wrażliwi. To taka nasza cecha rodzinna. Czasami też dzieci same maskują objawy, trzymają to w sobie. Ten lęk jest u nich bardzo silny, ale go nie okazują, bo się na przykład wstydzą. Albo bardzo mocno zależy im na tym, żeby zadowolić rodziców, żeby oni byli z nich dumni. Bo na przykład chcą spełniać ich oczekiwania albo oczekiwania ogólnie społeczeństwa, no i gdzieś tam ukrywają takie swoje, powiedzmy, słabości. Czasami jeszcze takie zaburzenia lękowe są też niewykryte, bo są często mylone z zaburzeniami zachowania. Bo na przykład dziecko, które ma takie lęki przed szkołą, nie chce tam chodzić, ale ze strachu, z lęku, nie inny. Jest oceniane jako dziecko, które po prostu wagaruje, które się nie chce uczyć, które jest leniwe. Tak? I w tym obszarze rodzice i nauczyciele doszukują się kłopotu i problemu. Tak? Dzieckiem kieruje lęk, a jest to traktowane jako po prostu coś niewłaściwego w zachowaniu. Także no, tych zaburzeń lękowych myślę, że jest dużo więcej niż co u dziesiątego dziecka. A teraz mamy takie czasy, że nie jesteśmy straszeni lękiem z każdej strony, tak? Więc to się udziela i dorosłym, i dzieciom, tak? To, co media nam serwują, to, co ludzie do siebie mówią, tak, przekazują. Więc myślę, że takich lęków o zdrowie, o zarazki, o zachorowanie będzie jeszcze więcej. A Magdo, jeżeli mogę tutaj też wtrącić, bo pojawiło się pytanie od pani Kamili, które jest dosyć ciekawe, bo przerabia je bardzo dużo rodziców i też od strony nauczycieli dostarcza bardzo dużo problemów. Chodzi mi mianowicie o lęk separacyjny związany z pójściem do zerówki czy pójściem do pierwszej klasy, kiedy musimy zostawić dziecko pod opieką nauczyciela i to dziecko oczywiście zaczyna po prostu nam panikować, zaczyna nam... zostawać, zaczyna płakać. I tutaj pani Kamila właśnie pisze, że mają problem z lękiem u dziecka 6-letniego przed rozstaniem z mamą, przed pójściem do zerówki i przed jakimikolwiek innymi zajęciami. I że tłumaczenie rozmowy niestety, ale już się na nic nie działają. Czy masz jakiś pomysł, jak można sobie z takim lękiem poradzić? Właśnie, bo tutaj my musimy najpierw się zastanowić, czy to jest na pewno lęk przed rozstaniem, czy lęk związany na przykład przebywaniem z nową grupą, tak? Bo nie wiem, czy to jest dziecko, czy sześciolatki, które zakładam, że już chodzi tam do tego przedszkola parę lat, tak? Ale
No właśnie, lęki przed pójściem do przedszkola, czy tak samo do szkoły, kiedyś były oceniane po prostu jako na przykład fobia szkolna, jako jedna jednostka taka, że no, boi się szkoły, tak? Albo boi się przedszkola, nie chce tam wejść. Ale przyczyn może być dużo, tak? No bo właśnie, z jednej strony to jest rozłąka z rodzicem, ale z drugiej strony to zaraz będzie też takie martwienie się, czy w tym czasie, jak ja jestem na przykład w przedszkolu, to czy mojej mamie się nie stanie żadna krzywda, tak? Czy ona, nie wiem, nie wpadnie pod samochód, czy coś takiego. Do tego jeszcze dochodzi taki lęk też troszeczkę już społeczny, czy ja tam się będę dobrze czuć, bawić, czy będę miała z kim się dogadać, czy ktoś będzie chciał ze mną po prostu przebywać, jak wypadnę w zadaniach, no bo już przecież w przedszkolu też są jakieś zadania, tak, takie, gdzie dzieci się porównują, komu ładniej wyszło, komu troszeczkę gorzej, nie, więc no mówię, tutaj, żeby znaleźć rozwiązanie, to my musimy najpierw dokładnie poznać tą sytuację, dokładnie poznać dziecko i jego lęki, bo to nie zawsze jest takie oczywiste, nie zawsze takie proste, tak, albo na przykład czasami właśnie dzieci nie chcą iść do przedszkola, wykazują taką reakcję lękową, na przykład nie chcą wyjść z domu, nie chcą się rozstać z rodzicem, ale nie dlatego, że coś się złego dzieje w przedszkolu, że coś im tam grozi, albo że tak bardzo się martwią o rodzica, ale jest coś innego, na przykład lęk przed toaletą, że dziecko nie chce na przykład załatwiać się poza domem i boi się, że jak będzie cały dzień w przedszkolu, a zachce mu się na przykład zrobić kupę, no to będzie poważny problem, tak? I woli być w tym momencie w domu, w takim miejscu bezpiecznym, kiedy może iść do tej toalety, wtedy, kiedy potrzebuje, bez strachu. Tutaj najpierw trzeba się zastanowić, co jest tak naprawdę przyczyną, a potem dopiero dostosować strategię. No właśnie, to jest bardzo dobra, słuchaj, odpowiedź i bardzo Ci za nią dziękuję, bo ja często też, rodzice przychodzą z gotową diagnozą. Moje dziecko ma lęk przed rozstaniem właśnie ze mną, a tak naprawdę problem tkwi w zupełnie innej sferze mojego dziecka. Temat, który podałaś na samym końcu, jest dla mnie mega ciekawy, związany też z tym, że słuchajcie, nawet dorośli mają bardzo duży problem z korzystaniem z toalety publicznej, gdzie mamy większą ilość miejsc. Ja znam dorosłych, którzy często mówią, że ja nie mogę zrobić na przykład siku, kiedy ktoś jest obok mnie, kiedy stanie jakiś drugi mężczyzna, czy jest to dla nich po prostu problematyczne. I tak samo jest z korzystaniem z toalety. Mamy dzieci małe, nie? Dokładnie, słuchajcie, my się tego musimy wszystkiego nauczyć i musimy to sobie przyswoić jako pewną naturalny element naszego życia. Im bardziej będziemy od tego oddaleni, tym więcej będzie powodowało to lęków. No i to też łączy się z naszym kolejnym pytaniem. Jakbyś mogła powiedzieć, kiedy właśnie lęk staje się problemem? No przede wszystkim wtedy, kiedy przeszkadza dziecku, kiedy ogranicza go w rozwoju i takim, nie wiem, podboju świata, kiedy to dziecko rezygnuje z pewnych rzeczy, tak? Na przykład zajęć dodatkowych, bo boi się nawiązywania nowych kontaktów, ogranicza liczbę znajomych, albo też kiedy to na przykład negatywnie wpływa na całą rodzinę, bo bardzo dużo negatywnych emocji się pojawia u rodziców, którzy tracą cierpliwość, pojawia się złość, jakiś krzyk nawet, tak? Albo kiedy ta rodzina też musi zmienić swój styl funkcjonowania, na przykład, nie wiem, jeśli dziecko się boi wody, a wcześniej często jeździli na basen czy tam nad jezioro, to teraz ze względu na te lęki dziecka rezygnują z tego typu formy spędzania wolnego czasu. Nie? Lęk staje się problemem w momencie, kiedy ogranicza dziecko bądź też rodzinę, albo też kiedy wpływa na jego wybory i decyzje, tak? Że to dziecko zawczasu mówi... Lepiej z tego zrezygnuję, bo się może nie udać, bo to będzie porażka, boję się, że sobie nie poradzę, to nawet nie spróbuję, tak? I w tym momencie no, dużo traci. Ja zawsze no, też... Proszę, mówię oczywiście. Też problem się pojawia w momencie, kiedy ten lęk za bardzo, no, po pierwsze właśnie w zachowania wchodzi, ale po drugie też w ciało, tak? Czyli kiedy już się pojawiają takie poważne psychosomatyczne objawy, typu silne bóle brzucha, silne bóle głowy, rozwolnienia, zatwardzenia, tego typu rzeczy, tak? Albo wymioty, duszności, nie? No to, ale takie fizyczne, medyczne rzeczy bardziej, szybciej rodzice wyłapują, tylko że czasami najpierw szukają porady u pediatry, u lekarza, czy wszystko z dzieckiem jest w porządku medycznie, tylko że jeśli dziecko ma jakiś taki lęk na przykład zdrowotny przed zachorowaniem, przed jakimś wirusem czy czymś takim
i rodzice, widząc te objawy takie właśnie somatyczne, zabierają dziecko od jednego lekarza do drugiego i cała procedura medyczna się tutaj zaczyna mocno angażować, to ten lęk taki właśnie zdrowotny u dziecka może się jeszcze bardziej nasilić, nie? Bo on wtedy widzi, że no i kuchy, i chyba naprawdę jestem chory, coś mi się dzieje, tak, że muszę chodzić do tych lekarzy. Mhm. Więc to tak... No właśnie, ja powiem tak też z mojego punktu widzenia, ja zawsze też tłumaczę, że coś staje się problemem wtedy, kiedy zaczyna nam przeszkadzać i to jest tak jak z bałaganem na biurku. Ja ogólnie jestem bałaganiarzem w pracy, czy można to nazwać twórczym nieładem, natomiast kiedy już nie mogę się obrócić i szklanka z kubkiem już mi po prostu, raczej kawa w kubku już mi zaczyna też już wadzić, bo już nie mogę się ruszyć z myszką, to wiem, że trzeba to posprzątać. Natomiast do pewnego momentu jest to przeze mnie tolerowane. Magdo, jeżeli mogę cię... Tak samo jest właśnie z lękami, że one do pewnego momentu są tolerowane i są dobre, tak? Są nam potrzebne, ale w momencie, kiedy zaczynają przeszkadzać, to jest to czas na podjęcie pewnych kroków. Żeby zacząć działać. Magdo, bo pytanie tutaj, które się pojawiło od Edyty. Słuchajcie, Edytę znam. Edytko, bardzo Cię pozdrawiam, cieszę się bardzo. Mieliśmy okazję dzisiaj porozmawiać. Także tutaj pozwolę sobie na pewną prywatę, ale serdecznie pozdrawiam Ciebie i Twoją rodzinę. Edytka pyta o coś takiego. Pani Magdo, czy można stworzyć bezpieczną strefę dla dziecka w szkole? Niestety, ale gabinet psychologa i pedagoga nie zawsze jest tak zwaną bezpieczną strefą. Szczerze powiem, że w klasach 0-5 mamy teraz dużo takich sytuacji. Mhm. No ja myślę, że to zależy w dużej mierze od szkoły i od osób, które tam pracują, nie? Bo jeśli są takie osoby z powołaniem i właśnie z dobrym sercem dla dziecka, to będą w stanie to zrobić. Czyli można to zrobić. Jeżeli się chce, to damy radę. Tak. Okej. To kolejne pytanie. Słuchajcie, bardzo często tutaj mówiliśmy właśnie o lęku, natomiast ja bym chciał zapytać o to, jakie właśnie te rodzaje lęku wyróżniamy, czyli jak możemy je rozpoznać, jak możemy je nazwać. Tak. To tutaj poproszę o tą prezentację, bo to będzie też takie... Oczywiście. ...wizualne. Już się pojawiła, także... Dobra. Kona. O, dobra, więc tak. Ogólnie wyróżniamy takie lęki jak specyficzne fobie, lęk separacyjny, lęk uogólniony, społeczny, zaburzenia obsesyjno-kompulsywne, zespół lęku napadowego albo takie inaczej zwane lęki paniczne, napady paniki i zespół stresu pourazowego. I teraz każdy z tych rodzajów genów lęku ma swoje takie charakterystyczne objawy, po których możemy je rozpoznać i rozróżnić. Poproszę kolejny slajd. Do tych specyficznych fobii przejdziemy na początek. Tak, te specyficzne lęki albo fobie polegają na tym, że dziecko ma pewne jakieś rzeczy czy zjawiska, których się boi, na przykład zwierzęta, ciemność, wysokość, pająki, węże, psy. I są to takie właśnie bardzo konkretne rzeczy, które to dziecko zawsze odczuwa negatywnie. Jeśli jest w konfrontacji z tym obiektem, to z dużą dozą prawdopodobieństwa możemy powiedzieć, że no tu się pojawi panika. Tak? Dziecko świadomie i celowo po prostu unika ekspozycji na te bodźce. Tak? Po prostu kombinuje jak się tylko da, żeby nie spotkać na swojej drodze na przykład groźnego psa sąsiada. Tak? Zobaczy, jak sąsiad poszedł na spacer z psem, to wtedy on może wyjść na podwórko. Tak? Jak wraca, to dziecko też szybciutko do domu biegnie. To są te specyficzne. Natomiast takie uogólnione lęki, nie, chyba kolejne były separacyjne. O właśnie, dobra. Tak jak mówiłam wcześniej, te separacyjne lęki, one się pojawiają normalnie u maluszków. W momencie, kiedy dziecko uczy się rozróżniania osób znanych, bliskich, od tych obcych, tak? I w tym momencie nie mamy się co martwić, to jest rozwojowe przeczekać. Cierpliwości. I tyle. Natomiast jeśli to jest dziecko już takie, no powiedzmy w wieku szkolnym, no to już nie jest zjawisko do przeczekania, że on z tego wyrośnie. Tak? Na czym polega taki lęk separacyjny u starszego dziecka? No przede wszystkim boi się rozłąki, boi się tego rozstania.
boi się, kiedy rodzice mają wyjść z domu, nie chce ich wypuścić z domu, tak? Uwiesi się na rodzicu. Ale to nie jest dlatego, że jest za bardzo związany, czy tam rozpieszczony, albo chce rządzić i ustalać, kto kiedy co ma robić, tylko on naprawdę się martwi, tak? Że jeśli nie będzie przy rodzicu, jeśli nie przypilnuje rodzica, to stanie mu się krzywda, że on może zachorować. No to tak jak mówiłeś w przypadku tej twojej babci, tak? Że też bałeś się, że jak pojedziesz, to coś się stanie, zachoruje. A kiedy taka rozłąka musi się pojawić, to dziecko jest mocno zdenerwowane. Dlatego też nie chce właśnie przebywać poza domem, nie chce chodzić do kolegów, do koleżanek, do szkoły, do przedszkola. Nocowanie poza domem to też jest duży problem. Nawet wśród takich osób znanych, bliskich, typu na przykład babcia, ciocia, wujek, tak? Też sprawia mu to dużą trudność. Bo to nie jest mama, to nie jest tata. Nie? Kolejny rodzaj lęków to ten uogólniony, tak? Już, tak? Tak. I to jest taka sytuacja, kiedy dziecko boi się właściwie, można powiedzieć, że wszystkiego, tak? Bo tu się martwi i o swoje sprawy takie codzienne, na przykład o ocenę, martwi się o zdrowie, o rodzinę, czy na przykład jeśli rodzice się pokłócili wieczorem, to czy oni rano ze sobą jeszcze dalej będą, czy się rozwiodą. Martwi się o bezpieczeństwo, czy nie będzie wojny, czy nie będzie jakiejś katastrofy. Martwi się o pieniądze, czy rodzice będą mieli pracę, czy nie stracą tej pracy. A nawet do takiego stopnia, że to dziecko martwi się, że się martwi, tak? Że widzi, że ma tych lęków tak dużo i jest już potem w tym samym przerażone. Boi się niepewności, boi się nowych sytuacji, boi się też tego, że mogłoby popełnić jakiś błąd, na przykład w szkole, tak? I wtedy zbyt długo zastanawia się na przykład nad udzieleniem jakiejś odpowiedzi. Takie dzieci, które mają te lęki uogólnione, to często też bardzo mocno się przejmują nieszczęściem innych osób, nawet fikcyjnych, tak? Nawet z filmu czy z bajki. Bardzo mocno przeżywają to, co się dzieje, a tym bardziej, jeśli obejrzą wiadomości, gdzie są jakieś takie sceny brutalne i groźne, nie? Więc ten lęk taki uogólniony u dzieci właśnie media bardzo mocno podsycają. Jeżeli mogę, to jeszcze tutaj powiem, tylko oczywiście przerzucam już slajd na następny, natomiast tutaj w ramach tego lęku uogólnionego dzisiaj mieliśmy z żoną taką sytuację, że nasza Wiki siedziała i zawsze staramy się tam chwileczkę jej dać możliwość oglądania wartościowych bajek. I tutaj oczywiście oprócz niezawodnego Reksia, który moim zdaniem jest fenomenalną bajką, która dla tych dzieci w wieku mojej córki jest idealna, dzisiaj pokazaliśmy jej Krecika. I pierwszy odcinek tylko Krecika jej się bardzo spodobał, natomiast w drugim odcinku była sytuacja, że słuchajcie, Krecik biegnie i nagle po prostu uderzył o drzewo. Wstał i podniósł się i poszedł dalej. Natomiast nasza młoda wpadła w tak historyczny płacz, ponieważ ona prawdopodobnie pamięta swoje zderzenia z różnymi przedmiotami i prawdopodobnie poczuła tutaj albo lęk własny, albo jego ból i taką empatię odczuła, także słuchajcie, dzieci naprawdę już nawet w tym etapie, bo przecież nasza młoda ma tam ile, 1,5 roku, to już odczuwają właśnie, tak jak mówisz, nawet te fikcyjne właśnie emocje, lęki postaci. Dokładnie. Dlatego też nie powinniśmy zostawiać dzieci samych przy takich trudniejszych bajkach, tylko być przy nich i potem omówić też to co zobaczyły na ekranie. Mhm. Dobra, natomiast taki lęk społeczny, to jest kolejny rodzaj bardzo, bardzo częsty, zwłaszcza u takich dzieci już w wieku szkolnym albo wczesnonastoletnim, kiedy się pojawia taka, no, można powiedzieć, silna nieśmiałość, chociaż nie do końca to jest sama nieśmiałość, tak? Bo to jest na bazie bardziej lęku, a nie niewyboru. A tu się pojawia duża trudność w nawiązaniu relacji, duża trudność z podjęciem rozmowy, a z byciem w centrum uwagi. Więc jeśli takie trudności dziecko odczuwa, to się po prostu zaczyna wycofywać. Nie wchodzi w interakcje,
z rówieśnikami, z klasą, stoi gdzieś na uboczu, nie zgłasza się do odpowiedzi, tak bardzo boi się, że na przykład mogłoby powiedzieć jakąś głupotę przy tablicy i wszyscy będą się z niego śmiali, więc lepiej nie ryzykować. I często pojawia się tutaj też taka wewnętrzna rozterka i wręcz cierpienie, na przykład już u nastolatków, kiedy pojawia się w nich ogromna potrzeba jednak tej bliskości i tego kontaktu z drugą osobą, czy to z przyjacielem, czy z przyjaciółką, czy potem już takie związki chłopak-dziewczyna i znajdą sobie taką osobę, z którą chciałyby nawiązać bliższą relację, marzą o tym, ale ten lęk społeczny nie pozwala im zaryzykować, tak? I odpuszczają tą relację, a potem cierpią, tak? Bo uważają, że to jednak była zła decyzja, ale właśnie z tego lęku, z tej obawy przed odrzuceniem, nie podejmują wyzwania, nie podejmują działania. I tutaj trzeba też rozróżnić ten właśnie lęk społeczny i taką nieśmiałość z niego wynikającą od innych sfer, na przykład mutyzmu wybiórczego, tak? Kiedy dziecko, w skrócie można powiedzieć, nie rozmawia z obcymi, tak? W domu gadatliwe, ale z obcymi nie zamieni nawet słów. I to też nie jest kwestia takiego, nie wiem, niewychowania, że dziecko nie powie dzień dobry sąsiadce, nie odpowie tam dziękuję na przykład, jeśli dostanie coś. Tak? To nie jest kwestia złego zachowania albo właśnie braku wychowania, tylko to jest kwestia lęku. Nie? Więc do tego też musimy odpowiednio podchodzić. Nie? Karanie dziecka na przykład za to, że nie odpowiedziało dzień dobry, czy samo pierwsze nie powiedziało sąsiadce, czy tam, nie wiem, zawstydzanie go na pewno nie pomoże. Tu tylko pokazuje to, co też mówisz, o czym rozmawiamy, jak bardzo wielopoziomowa jest kwestia właśnie funkcjonowania dziecka w rzeczywistości społecznej i jak to, co prosto oceniamy, często my jako rodzice, jako opiekunowie, czy też jako nauczyciele, jest zbyt powierzchowną oceną. Tak jak mówisz o tym dzień dobry, ja pamiętam, że to jest temat po prostu jak rzeka. Dziecko nie mówi dzień dobry, co za niewychowane dziecko. Nie? Natomiast to, co w tym dziecku siedzi i co powoduje właśnie to, że ono nie przejawia tego typu zachowań, może być o wiele bardziej trudne do wyjaśnienia i wymagać o wiele większej pomocy niż nam się wydaje, a pogłębianie potem tylko tego właśnie lęku dziecięcego, tych właśnie różnych problemów, które w nim są, spowoduje, że potem mamy bardzo trudnego dorosłego, którego musimy poddać poważnym terapiom, bo ilość lęków jest niesamowita. Słuchajcie, kiedyś zrobiono też badania, czy towarzystwo psychiatryczne wykazało, że w Polsce co dziesiąta osoba ma różnego rodzaju zaburzenia. Także wyobraźcie sobie, że każda co dziesiąta osoba, którą mijacie w Polsce, jest w jakiś sposób zaburzona i łączy się to właśnie z tym, że my mamy wiele rzeczy nieprzepracowanych, albo też rodzice i opiekunowie nie wiedzą, w jaki sposób pracować z takim dzieckiem. Także pamiętajmy, zwróćmy zawsze uwagę na to, co jest przyczyną, tak jak powiedziałaś właśnie, jeżeli chodzi o ten lęk separacyjny, o którym rozmawialiśmy, kiedy mówiliśmy o pójściu do przedszkola, że tak naprawdę przyczyna może być całkowicie inna niż się wydaje właśnie. Olecie. Na przykład, chociażby. Tak. Okej, kolejny rodzaj lęku to są zaburzenia obsesyjno-kompulsywne i one są szczególnie widoczne w zachowaniu i w myślach dziecka czy nastolatka. Tak? Polega to na tym, dziecko ma jakieś obsesje, że kilkanaście, kilkadziesiąt razy, albo nawet kilkaset powtarza w ciągle tą samą czynność. Ciągle to samo, to samo, to samo, to samo i jeszcze raz. Lubi różne rytuały, ale te rytuały dają mu też takie poczucie bezpieczeństwa, bo ono wie, co będzie się za chwileczkę działo. I jeśli taki rytuał zostanie przerwany albo mu zabroniony, to jeszcze bardziej to dziecko się wtedy stresuje, denerwuje, i złości, tak? I z tego lęku mamy już kolejną trudną emocję do przyjęcia. Nie? I tak jak na przykład, nie wiem, kwestia umycia rąk, jest czymś, co powinno być, zwłaszcza przed posiłkiem, bo wiadomo, zarazki, to w przypadku zaburzeń obsesyjno-kompulsywnych to mycie rąk będzie po 10 razy albo i więcej, tak? Mimo, że już są czyste, to dalej się pojawia taka myśl, że jeszcze może to być jakiś zarazek, tak? Jeszcze może nie do końca te ręce są idealnie czyste. Do tego pojawia się dużo takich myśli natrętnych, takich
myśli gnębiących i dręczących, czy na pewno wszystko spakowałam, czy na pewno odrobiłam wszystkie lekcje, czy na pewno się przygotowałam perfekcyjnie. I wtedy takie dziecko wyciąga podręcznik i czyta po raz dziesiąty ten sam tekst, gdzie to już nie wpływa całkowicie na efektywność uczenia, ale zajmuje czas, tak? I to dziecko na przykład nie śpi do późnych godzin, czy nocnych, czy porannych, bo cały czas dręczy go myśl, że jeszcze jest nieperfekcyjnie przygotowane. No właśnie, to jest słuchaj, w ogóle słuszny taki też temat, fajny do oczywiście przemyślenia, tego, że patrzymy na nasze dziecko, które wieczorem siedzi nad książką i mówimy, jaki pilny uczeń, nie? On jeszcze się przygotowuje, a tak naprawdę może już być to po prostu takie zachowanie kompulsywne, gdzie po prostu już dziecko popadło w taki rytuał, a jeszcze się sprawdza, jeszcze przeczytam. Nie ma to absolutnie, tak jak powiedziałaś, żadnego wpływu na naszą naukę, bo już jesteśmy tak przeciążeni i nic się tam nam do głowy nie wchodzi. Dlatego słuchajcie, to jest w ogóle bardzo ważne. Ja zawsze powtarzam, że jedynym ratunkiem dla w ogóle różnego rodzaju takich społecznych działań związanych z dziećmi czy edukacją jest właśnie wiedza zarówno specjalistów, jak i rodziców. Bez tej wiedzy nie będziemy w stanie rozróżnić pewnych zachowań dziecka i nie będziemy w stanie im pomóc. Magdo, mam jeszcze pytanie, jeżeli mogę teraz ci zadać, tutaj padło. Czy lęk społeczny się, dlaczego ten lęk społeczny się pojawia? Czy to jest rozwojowe, czy jest to wina rodziców, presji czy błędów wychowawczych? O przyczynach zaraz będziemy też rozmawiać, bo to jest poważniejsza sprawa. Okej, okay, dobra. I tego lęku społecznego i wszystkich innych, więc może zostawię tutaj tą odpowiedź na za chwilkę. Nie ma problemu, proszę, oczywiście. Będzie. Mhm. W takim razie jeszcze tutaj kolejny ten rodzaj lęków, zespół lęków napadowych, czy właśnie ataki paniki. Dziecko odczuwa tak bardzo fizycznie, bardzo mocno mu kołacze serce, ciężko mu złapać oddech, albo ma taki bardzo przyspieszony oddech, albo właśnie taki wręcz bezdech. I ten nagły atak paniki powoduje to, że dziecko zaczyna się martwić, że coś się z nim dzieje, że chyba jest chore, albo nawet umiera, tak? Bo nie może złapać powietrza, nie może złapać tchu. Więc tak bardzo się boi tym, że coś mu się dzieje, że zaczyna ten lęk się po prostu kumulować. Tak? Pierwszy był jakiś mniejszy lęk, który spowodował napad takiej paniki i to zwrotnie jeszcze wzmocniło te lęki o zdrowie, o przeżycie. Jeśli taka sytuacja się dziecku pojawi, czy nastolatkowi, to on potem może świadomie unikać pewnych czynności i zajęć, które kojarzą mu się z tamtą sytuacją, albo z miejscem, gdzie coś takiego się mu przytrafiło, albo też zajęć takich, czy czynności, które przyspieszają bicie serca, na przykład właśnie sport, tak? Bo w tym momencie fizjologicznie ciało reaguje prawie że podobnie. No i to dziecko cały czas jest potem w lęku, że znowu mu się przytrafi taki napad paniki, że znowu może go to spotkać. A co jeśli go to spotka w miejscu publicznym, tak? A co jeśli takiej paniki dozna w szkole, jak inni na to zareagują, co zrobią, co pomyślą, czy go wyśmieją, czy go odrzucą, stwierdzą, że jest, nie wiem, jakimś tchórzem czy dziwakiem, tak? I tu się pojawia znowu taka domieszka tego lęku społecznego, uogólnionego i to wszystko znowu jest tak pomieszane, że jest to naprawdę mega trudna sytuacja dla dziecka. No i ostatnia kategoria, czy ostatni rodzaj lęku to zespół stresu pourazowego. Ten najczęściej jest szybko zauważalny przez dorosłych, bo ma konkretną przyczynę. Pojawiło się jakieś traumatyczne przeżycie, tak? Dziecko uczestniczyło na przykład w jakimś wypadku, w napadzie, albo straciło rodzica czy kogoś bliskiego, zwierzątko mu zmarło, tak? Gdzieś tam taka trauma się pojawiła, dziecko ją przeżyło, ale pokutuje do tej pory, tak? Bo pojawiają mu się w nocy koszmary, w ciągu dnia te myśli natrętne, które nie pozwalają się skupić na, nie wiem, na lekcjach, na zabawie, na czymś fajnym, tylko cały czas ta sytuacja jest odtwarzana. No i też dziecko właśnie świadomie potem próbuje tak zorganizować sobie czas, żeby nie dopuścić do podobnych sytuacji. Unika miejsc, unika osób, które mu się z tym kojarzą.
No i przez to cały czas jest takie właśnie napięte, drażliwe, bardzo, bardzo takie wrażliwe emocjonalnie. Okej, to przebrnęliśmy. Tutaj ja podzieliłam na prezentacji na takie bardzo oddzielne sfery, ale często bywa tak, że one współwystępują. Właśnie tak cofnąłem, dlatego rozumiem, że teraz prezentacja nam przez chwilę nie będzie potrzebna. Tak. Dobra, to wrócimy sobie, słuchajcie, do większych formatów, żebyście nas lepiej widzieli. Słuchajcie, przeszliśmy przez rodzaje lęku. Jak widzicie, jest ich dosyć sporo. Bardzo ważne jest też, żeby umieć je odróżniać, żeby umieć je nazwać, bo pamiętajcie, że jak to kiedyś ktoś powiedział, boimy się tego, czego nie umiemy nazwać i co jest dla nas nieznane. Jeżeli coś nazwiemy, to dla nas przybiera pewną konkretną postać i jesteśmy w stanie się z tym oswoić. To Magdo, może od razu idźmy do kolejnego pytania, czyli co jest przyczyną w ogóle lęków u dzieci? Skąd to się bierze, że dzieci odczuwają lęk? No właśnie, bo z jednej strony, tak jak mówiłam, lęk jest emocją wrodzoną, naturalną i wszyscy się czegoś boimy. Te zaburzenia lękowe, one są po prostu przejściem na skrajną część takiego napięcia i w tej sferze emocjonalnej, i w sferze poznawczej, i w zachowaniach. Natomiast można wyróżnić kilka takich sytuacji, czy kilka czynników, które powodują te lęki. No, w przypadku właśnie tego stresu półrazowego, no to od razu wiadomo, że przyczyną jest doświadczony silny stres, trauma. Tak? No to akurat jest dla wszystkich proste i oczywiste, ale te pozostałe lęki mają kilka różnych przyczyn. Rzadko kiedy to jest jedna tak naprawdę przyczyna. Bo to się wszystko nakłada i kumuluje. No z jednej strony to też mówimy o tym, że lęki są dziedziczone, że to trochę jest kwestia genów, ale nie jest to takie proste, że na przykład, nie wiem, jeśli mama się boi pająków, to córka też na pewno się będzie bała pająków, tak? Albo nie wiem, że jeśli tata jest nieśmiały, to dziecko też będzie nieśmiałe. No to nie do końca tak, bo dziedziczymy pewną cechę osobowości. Chodzi mi tutaj o taką uogólnioną wrażliwość emocjonalną. Także to jest przekazywane z rodzica na dziecko. I osoby, które mają właśnie taką większą wrażliwość emocjonalną, no z jednej strony są takie bardziej opiekuńcze, bardziej życzliwe, bardziej uczuciowe, no takie pełne serca i tych wszystkich dobrych emocji, ale z drugiej strony są też bardziej podatne na właśnie wszystkie lęki, takie przygnębienia, zmartwienia, no bardziej się po prostu też troszczą. Nie? Więc jako taka cecha, no to rzeczywiście możemy mówić tutaj o dziedziczeniu, tak, czy jakiejś zasłudze naszych genów, że to zostało przekazane. Natomiast mówię, to nie jest tak, że jak się ja boję pająków, to moje dziecko też się będzie bało pająków. Nie? Druga przyczyna to jest też taka, że mamy coś takiego właśnie w naszym charakterze osobowości jak optymizm i pesymizm. I dzieci, które się czegoś boją, no to mają większą skłonność do takiego pesymistycznego widzenia świata. One są bardziej wyczulone na zauważanie, na spostrzeganie wszelkich negatywnych symptomów, objawów. Widzą więcej ryzyka, widzą więcej zagrożeń, skupiają się też na swoich porażkach, mają taką tendencję do rozpamiętywania tego, co im w życiu nie wyszło, tak? I wracają do tego. Tak? Więc ich myśli krążą koło takich tematów trudnych, nieprzyjemnych, no co z kolei generuje emocje, nie? I to się wszystko też tak zapętla. Tak jak mówiłam, że lęki są też objawiają się w zachowaniu, tak? Czyli to, co dziecko robi. No naturalne jest, jeśli się czegoś boimy, to tego unikamy, no bo nie chcemy tego, tak? Nasza taka strategia obronna. Ale właśnie w przyczynie lęku to unikanie ma ogromne znaczenie, tak? Bo jeśli my się czegoś boimy i tego unikamy, to nie nauczymy się sobie z tym radzić, tak? Nie sprawdzimy na własnej skórze, naprawdę nie było się czego bać, nie? Że to nie było takie straszne. Nie mamy możliwości sprawdzenia po prostu tego, nie? Cały czas wydaje nam się to ogromną przeszkodą, ogromnym trudem.
No i rodzice. To też jest tutaj ogromny obszar, który też za chwileczkę dokładniej omówimy, gdzie nawet niechcąco, tak? No bo no ja wierzę, to, że każdy rodzic ma jak najlepsze intencje, chce jak najlepiej wychować dziecko, wspierać i pomagać, ale czasami rodzice robią no, takie błędy, że powiem, tak? I swoją reakcją podtrzymują te lęki. Na przykład, tak, jeśli dziecko boi się spać we własnym pokoju, bo boi się ciemności na przykład, tak, i boi się spać samo, a rodzice mają w tym momencie duży kryzys w związku, duży konflikt, to nawet może być im troszeczkę to na rękę, tak, że dziecko przychodzi i śpi na przykład z mamą, a tata na kanapie. No? I wtedy na przykład przed dziećmi nie przyznają się, okej, dobra, my tutaj mamy konflikt, my się może zaraz rozwiedziemy, my jesteśmy w separacji, dlatego tata śpi na kanapie. Tylko mówią, no tak, no, a syn jak się boi spać sam, no to mamą się musi z nim spać, nie? Więc dziecko, my... przepraszam, że ci przerwę, dziecko jest czasami dobrym wytłumaczeniem, bo to jest tak jak teraz wirus, który panuje w naszym kraju, on też jest dobrym wytłumaczeniem prawie na każdą sytuację, bo wystarczy powiedzieć, że to jest przez wirus. Tak samo często dziecko stanowi narzędzie w naszych właśnie rozgrywkach dorosłych, o czym kiedyś też właśnie wspominałem, czego nie róbmy naszym dzieciom, nie traktujmy ich jako narzędzia w rozgrywkach dorosłych, nie traktujmy ich jako po prostu broni przeciwko sobie, bo potem będziemy musieli oprócz oczywiście relacji, które zepsujemy ze sobą jako dorośli, będziemy mieli jeszcze dodatkowo dziecko, do, mówiąc kolokwialnie, do naprawy, przez to właśnie, jak się w stosunku do niego zachowujemy. Tak. Tak wiem, że rodzice tutaj mają dużo do rozpatrzenia. Tak? To też czasami bywa też tak, że jeśli rodzic ma jakieś zachowania właśnie na tle lękowym, i dziecko je obserwuje, no to przecież będzie naśladować, nie? Bo to rodzice są pierwszymi nauczycielami dzieci i rodzice są najlepszymi takimi modelami do brania przykładu, nie? Więc to, co rodzic pokazuje swoim przykładem, co dziecko będzie kopiować. No, przepraszam, że też ci wtrącę, ale taki prosty przykład, który mi przychodzi do głowy, to jest kwestia tego sławnego kubka z kawą. Jak rodzic robi takie ała, ała, żeby pokazać dziecku małemu, co nie dotykaj, bo to jest gorące, to dziecko w pewnym czasie też tak podchodzi do tego z dystansem, bo nie chce po prostu też dotknąć, bo widzi, że to jest właśnie coś, co sprawia do ból i potem czuwa przed tym lęk, co jest akurat, słuchajcie, dobre, bo jakby dziecka tego nie nauczyć, to za chwilę byśmy mieli całą masę poparzonych kawą dzieci. No tak, ale na przykład to, że rodzic mówi, jak dziecko idzie na placu zabaw, wchodzi na drabinki, uważaj, bo spadniesz, albo idzie sobie po murku, zejdź szybko, bo spadniesz, bo sobie zrobisz krzywdę, uważaj, to jest za wysoko, a dziecko technicznie sobie świetnie radzi, no to drugą stronę. Oczywiście, to jest najważniejsze, to jest zawsze dostosować w ogóle treść komunikatu, który wydajemy do dziecka, to o czym do niego mówimy, do rzeczywistej sytuacji, bo tak jak powiedziałem, my dorośli często już wyobrażamy sobie, że to nasze dziecko spada z tego stołka, że to dziecko już się potem pogruchotało i że już po prostu trzeba je zbierać, a tak naprawdę ono już jest i fizycznie, i psychicznie gotowe do tego, żeby poradzić sobie z danym problemem i ono by sobie świetnie z tym poradziło. Nagle pojawia się rodzic, który wstawia blokadę, słuchaj, bo to ci się może nie udać i dziecko sobie mówi, kurde, jak tata mówi, czy mama, że może się to nie udać, to ja lepiej tego nie będę próbował, bo może sobie coś faktycznie zrobię. No właśnie. Okej, okay, to może, nie wiem, czy jeszcze masz tutaj do tych przyczyn lęku jakiś jeszcze element? Zamykamy temat. To słuchajcie, idziemy dalej, przechodzimy do takiego pytania właśnie dotyczącego rodziców. Jakie błędy najczęściej popełniają rodzice i opiekunowie w kwestii lęku własnych dzieci? No właśnie, często przerzucają na dziecko swoje lęki, tak? To rodzic się tak naprawdę boi i projektuje ten lęk, ten strach na dziecko. Nie, może jako taki przykład podam klasycznie wizytę u dentysty. Jak dziecko idzie pierwszy raz w życiu do dentysty, no to prawdopodobnie jeszcze nie ma żadnej dziury, więc to tylko będzie przegląd. Krótka, szybka wizyta, która dla dziecka może być fajną przygodą, tak? No bo siądzie sobie na jakimś kosmicznym fotelu, pojeździ w górę, w dół, jakimiś światełkami się tam pobawi, więc może być fajna zabawa z tego, tak? Nie będzie bolało. Ale rodzic, który jest tym dzieckiem w poczekalni, już ma zupełnie inne doświadczenia, tak? On wie, że u dentysty może boleć, że może być nieprzyjemnie. I dorosły już czuje w tej poczekalni napięcie, już zaczyna się bać. I próbuje uspokoić dziecko. Nie bój się,
nic się złego tam nie będzie działo, nie będzie bolało, to nie będzie takie straszne. No a dziecko się nie bało, tak? Nawet nie pomyślało o tym, że może się bać, ale teraz już wie, że to jest groźne. Nie? Więc rodzic, który miał sam jakiś lęk, na bazie pewnie swoich trudnych doświadczeń, narzucił tam tą emocję dziecku. Z drugiej strony, to, co też jest takim częstym błędem rodziców, to jest takie nadmierne uspokajanie na zasadzie, nie martw się, wszystko będzie dobrze, na pewno będzie dobrze, poradzisz sobie, nie bój się, nie ma się czego bać, to nic takiego groźnego. To są tylko puste słowa, które wcale dziecku nie pomagają, tylko wręcz jeszcze wzmagają w nim takie przekonanie, że ono nie jest w stanie samo rozpoznać dobrze tego, co czuje, że jego emocje są nieadekwatne. Ono się boi, a tutaj rodzic mówi, nie, to nie jest sprawa do bania się, tak? Tu się nie ma czego bać. No to w tym momencie takie poczucie kompetencji i sprawstwa tego dziecka maleje, nie? Bo ono zaczyna, no taki jestem głupi, że nawet nie wiem, co czuję, nie? Nawet nie potrafię rozpoznać, czy tu jest się czego bać, czy nie. Więc to też nie pomaga. A z drugiej strony takie nadmierne uspokajanie dziecka no odbiera też mu taką samodzielność i umiejętność radzenia sobie, bo on wie, że jak się czegoś boi, to zawsze będzie mógł przytulić się do rodzica, stanąć za nim i zawsze będzie potrzebował jego wsparcia, nie będzie próbował sam. Kontrastowo, to też jak tutaj rodzice uspokajają, to czasami sobie zdają sprawę, że to jest problem i starają się go szybko rozwiązać, bo oni mają gotowe rozwiązanie i narzucają dziecku, zrób to, idź tam, powiedz tam, tamto, tak? Porozmawiaj z tym, podejdź, na przykład jak się boisz do grupy, to podejdź do tamtej jednej dziewczynki, ona jest sama, to z nią się pobaw, tak? I sterują tym dzieckiem, dają mu gotowe rozwiązania, co też nie jest dobre, bo ogranicza znowu tą samodzielność dziecka, zabiera mu też taką możliwość szukania tych rozwiązań. To, co też rodzice robią no źle, to pozwalają na te lęki. Nie? Czyli jeśli się dziecko czegoś boi, to mu na to pozwalają. Pozwalają mu unikać tych zachowań, znaczy tych sytuacji, których się dziecko boi. Nie? Czyli jeśli na przykład nie wiem, no dziecko się boi powiedzmy szkoły, no to rodzic pozwala mu na wagary. No to dobrze, to dzisiaj zostań w domu, jak się tak bardzo boisz, to zostań. Nie? Nie chodzi o to, żeby teraz na siłę wypychać to dziecko do szkoły, jak ono się boi, ale też nie wchodzić właśnie w taką skrajność i pozwalać mu na unikanie tego, bo ono musi testować, ono musi próbować, ono musi się zmagać z tą trudną sytuacją, żeby się nauczyć, jak sobie z nią dawać radę. I tutaj trzeba dać mu wsparcie albo we własnym zakresie takim rodzicielskim, albo terapeutycznym, ale no właśnie unikanie no tylko wzmacnia te lęki. Ja może, jeżeli mi tu pozwolisz teraz, to ja tylko może tak właśnie w ramach takiego wtrącenia, że faktycznie tak jest, że słuchajcie, drodzy widzowie, słuchacze, że my jako dorośli też musimy radzić sobie z różnymi lękami. I ja zawsze mówię też rodzicom, że jeżeli nie wyposażymy naszych dzieci w umiejętności, narzędzia do radzenia sobie z problemami wieku dziecięcego, to nie poradzą sobie z problemami wieku młodzieżowego, tego młodzieńczego, tej adolescencji i potem nie poradzą sobie w życiu dorosłym. Bo jak ma sobie poradzić dorosły człowiek z lękiem, który się jemu pojawia, kiedy on nie potrafi sobie jeszcze przepracować lęków z dzieciństwa, nie jest wyposażony w te narzędzia, a wtedy pojawia się jeden podstawowy problem. Kiedy jesteśmy dziećmi, mamy zawsze obok siebie dorosłą osobę, nauczyciela, rodzica, babcię, dziadka, kogoś, kto będzie nas chronił i będzie nam pomagał sobie z tym lękiem się zmierzyć. Jako dorośli często musimy stanąć z tym lękiem twarzą w twarz, więc dajmy dzieciom swobodę, dajmy też dzieciom swobodę i zachęcajmy do pokonywania własnych lęków, mimo iż to jest trudne. Nikt nie powiedział, że rodzicielstwo i edukacja będzie proste, że będą proste. Wychowanie dziecka jest
cholernie, przepraszam za naprawdę tutaj kolokwializm, ale jest cholernie trudne. Każdy, kto ma dziecko, wie, jak to wygląda i naprawdę jest to ciężka praca, którą musimy wykonać wszyscy i im bardziej w nią włożymy swoje też serce i czasami naprawdę jako rodzice musimy się gryźć w język i z łzami w oczach pozwalać na coś dziecku, natomiast dzięki temu wyposażymy je w umiejętności, narzędzia do tego, żeby pokonać różne właśnie problemy dorosłości. To, co tak myślę, że jest jeszcze jednym z takich największych błędów, które popełniają rodzice, to stosowanie krzyku, kary, gruźb. No, tracą cierpliwość, tak? Jeśli jakieś takie zachowania na tle lękowym u dziecka się powtarzają i rodzic próbował już różnych metod i nic nie działa, to po prostu no, traci tą cierpliwość, kończą mu się zasoby. I w tym momencie się zacznie na to dziecko krzyczeć, albo gdzieś tam siłowo go zmuszać do czegoś, w żaden sposób to nie pomoże, a jeszcze wzmocni taką reakcję lękową. Nie? No i Bezpieczeństwa. A mam do ciebie jeszcze teraz pytanie, zadała je tu pani Ewa, widzę, moderatorzy mi podesłali, które jest pytaniem bardzo zasadnym i często też o nim słyszę, które zadają często specjaliści, nauczyciele pracujący z dzieckiem w danej placówce, czyli co zrobić, kiedy rodzic nie widzi problemu u własnego dziecka? No, tutaj będzie taka bardziej psychoedukacja najpierw rodzica, nie? Że jednak ten problem istnieje. Ale to też czasami bywa tak, że rzeczywiście w domu ten problem się nie objawia, bo dziecko się czuje bezpiecznie w domu. Ale na zewnątrz, na przykład w szkole czy tam w przedszkolu, już dziecko nie ma tego gwaranta bezpieczeństwa w postaci na przykład rodzica, albo nie wiem, swojego ulubionego misia, ukochanego, tak? I tamten kłopot się pojawia. Więc jeśli nauczyciele widzą tą sytuację ze swojej perspektywy, a rodzic nie, to niekoniecznie jest taka sytuacja, że ten rodzic jest niewspółpracujący i gdzieś tam, nie wiem, myśli, że nauczyciel wyolbrzymia, tylko po prostu no, w domu nie miał okazji tego zaobserwować. Więc myślę, że tutaj bardziej chodzi o taką psychoedukację rodziców, że w szkole to dziecko może się zachowywać inaczej, może doświadczać czegoś innego, nie? Może nawet to ja nawet dobrze, że w domu nie ma takich problemów, takich sytuacji, nie? Że ma w swoim życiu taką bezpieczną przestrzeń, gdzie czuje się dobrze. Ja powiem tutaj od strony rodzica i pewnie to mało rodziców tak powie, ale ja jestem z natury bezpośredni i to wszyscy wiedzą, że przecież każdy z rodziców uwielbia ten moment, kiedy oddaje, mówiąc kolokwialnie, swoje dziecko w ręce instytucji, kiedy wie, że to jest już wtedy trochę problem tej instytucji, nazwijmy to, czyli jest ten moment, kiedy ja mogę zająć się swoją pracą, mogę zająć się swoim odpoczynkiem, natomiast dziecko jest w fachowych rękach, więc niech ono tam pozostaje do momentu, kiedy być powinno. Natomiast ja też ze swojej strony powiem tylko jedną taką rzecz, że rodzice często niestety, ale tutaj mówię do specjalistów, którzy pracują z rodzicami, rodzice czasami nie będą chcieli z nami współpracować i niestety będą zaklinać rzeczywistość w drugą stronę. Ja w swojej pracy zawodowej wielokrotnie w szkole spotkałem się z rodzicami, którzy w gabinecie pedagoga zaklinali rzeczywistość, że moje dziecko takie nie jest, moje dziecko nie mogło tego zrobić i robili wszystko, żeby udowodnić szkole i nauczycielom, i wszystkim specjalistom wokół, że tak właśnie jest. I potrafili naprawdę stanąć na głowie, żeby udowodnić własną rację, żeby ich dziecko nie miało pewnej winy. Jest to olbrzymia krzywda dla tego dziecka, olbrzymia krzywda. Pamiętajcie, że żaden nauczyciel, żaden specjalista, z którym dziecko będzie miało kontakt, nie ma na celu skrzywdzenia tego dziecka. Naprawdę, uwierzcie mi, że pedagog szkolny, psycholog szkolny... Jak najbardziej. No słuchajcie, jeżeli ja pracuję w szkole i mam w tej szkole, nie wiem, 500 dzieci, to naprawdę musiałbym być mocnym sadomasochistą, żeby samemu sobie tworzyć problemy z tymi dziećmi i potem je rozwiązywać. Naprawdę, jeżeli zgłaszam się do rodzica z danym problemem, to nie po to, żeby sobie zrobić dobrze, bo ja mam teraz zajęcie i będę się pastwił nad dzieckiem i rodzicem, tylko po to, żeby zwrócić na to uwagę. Więc ja bym też prosił zawsze rodziców. Oczywiście nie mówię tu, że to jest tylko i wyłącznie ich wina, bo znam też w drugą stronę nauczycieli i specjalistów, którzy potrafią wymyślać problemy, natomiast właśnie, żeby starali się ze sobą współpracować. To jest podstawa w ogóle działań edukacyjnych. Jeżeli nie ma tej, mówiąc fachowo, interdyscyplinarności między sobą, między różnymi zawodami, to będzie nam bardzo trudno pomóc właśnie wtedy dziecku. Okej. Magdo, to może kolejne pytanie, którym jesteśmy. Czy tak. przydatne strategie wychowawcze dla rodziców, opiekunów w kwestii właśnie lęku u dzieci?
No właśnie, bo tutaj zrobiliśmy taki kawałek o tych błędach, nie? Więc teraz wiemy już, czego nie robić, to co robić, nie? No bo bezczynność jest też niewskazana. I tak, jeśli chcemy pomóc dziecku w radzeniu sobie z tym lękiem, to przede wszystkim musimy zmienić naszą perspektywę i skupiać się nie na tych kłopotach i problemach, które ma, tylko na tych nawet takich drobnostkach i malutkich kroczkach, które dziecko podejmuje, żeby sobie lepiej z tym radzić. No bo tutaj jest tak, że dziecko ma lęki, ma kłopoty, ale stara się zawsze w swoim zakresie na tyle, na ile może znaleźć jakieś rozwiązanie dla siebie. Ono nie zawsze jest dobre i nie zawsze rodzic je dostrzega, ale właśnie na tym polega praca rodzica, tak? Że my musimy w tym momencie się skupić na tych pozytywach. My musimy je znaleźć, trochę je wyolbrzymić i bardzo mocno wzmocnić. Pochwalić, docenić, zauważyć. Czasami nie zaszkodzi nawet nagrodzić, ale przede wszystkim zauważać, tak, żeby pokazywać dziecku, że jego starania nie zostają gdzieś tam zignorowane, zostawione same sobie, nie? Tylko my musimy doceniać jego starania, zauważać, nie? Że na przykład podeszło do kogoś, porozmawiało z kimś. No, w zależności od tego, co ono tam robi, tak? Ale żeby znaleźć takie drobnostki i na to zwracać uwagę, bo w tym momencie dziecko będzie chciało tej naszej uwagi, będzie chciało tej naszej pochwały jeszcze więcej, więc będzie robiło tych drobnych kroczków więcej. Nie? Nie stanie się od razu mega odważne i takie śmiałe, ale będzie próbowało, będzie szło w dobrym kierunku, tak? Więc no, tutaj my musimy zmienić swoją perspektywę i zauważać te dobre rzeczy, a nie czepiać się tych niewłaściwych. Super. A powiedz mi teraz, przechodząc dalej, czy są jakieś takie domowe sposoby na to, które na przykład są rodzice, którzy nas w tym momencie oglądają, no i mają problem lęku u dzieci i myślą sobie, co ja mogę w tym momencie zrobić, żeby temu dziecku pomóc? Przede wszystkim świadomość. Tak? Czyli my musimy z dzieckiem porozmawiać, skąd się bierze lęk, jak się objawia, żeby na przykład dziecko miało taką świadomość ciała, żeby wiedziało, co się dzieje z jego ciałem, kiedy się boi. Tak? I że na przykład to, że serce szybko, mocno wali wręcz, to nie jest sygnał to, że to dziecko, nie wiem, umiera, że jest bardzo chore, tylko jest to naturalna reakcja jego ciała. Ale też taka świadomość tego, że jest to zjawisko normalne, że nie tylko to dziecko się boi, że inne dzieci też się boją. Mało tego, nawet dorosły może się czegoś bać, tak? I to też trzeba dzieciom mówić, taką, no to jest taka forma normalizacji, tak? Że ich lęki nie są czymś, nie wiem, no jakimś wyjątkowym, nietypowym, że tylko one się boją, a dorośli, zwłaszcza rodzice, to są takie wielkie, potężne istoty, które niczego się nie boją, które są super odważne, nie? Bo w tym momencie dziecko mówi, nie, to ja nigdy nie dorównam rodzicom, nie? To nie ma szans. A jak dziecko dostaje taki sygnał, że nawet ten dorosły się czegoś boi teraz, albo bał się jako dziecko, to jest to naprawdę fajny punkt do takiego przepracowania tego lęku, tak? Bo rodzic w tym momencie może opowiedzieć, słuchaj, jak byłem w twoim wieku, to się bałem na przykład klasówki, ale znalazłem sobie na to sposób, tak? Bo codziennie uczyłem się po trochu, rano przed tą klasówką sobie powtarzałem albo prosiłem mamę, żeby mnie przepytała, nie? I to było coś, co mi pomagało lepiej się poczuć, bo wiedziałem, że wszystko potrafię, nie? Czyli żeby ten rodzic był takim, no, trochę wzorem do naśladowania, żeby był takim dobrym przykładem, ale żeby też, no właśnie, znormalizować ten lęk, tak? Że to się zdarza każdemu. I to też daje nadzieję, nie? Bo skoro rodzic sobie z tym poradził, to ja też, nie? Oczywiście, to jest też bardzo ważne, co mówisz w kontekście w ogóle tego pierwszego zwrotu, który powiedziałaś, bo ja często tak słyszę od rodziców, że oni zauważyli, że dziecko ma taki problem, że tak się zachowuje, że w ogóle tutaj potrzebują wsparcia. Ja mówię, a rozmawiał pani z dzieckiem? No nie, a po co ja mam rozmawiać z dzieckiem? No ale dziecko mi nie powie. Proszę państwa, dzieci wiedzą bardzo dobrze o rzeczywistości i o samych sobie. One potrafią bardzo dobrze opowiadać. Wyobraźcie sobie przedszkolaka. Każdy, kto z przedszkolakiem pracuje, to wie, jak dzieci potrafią opowiadać o tym, co przeżywają, co się wydarzyło, jaką mają pamięć. Pierwszym osobą, z którą powinniśmy porozmawiać, jeżeli widzimy problem u dziecka, jest właśnie dziecko.
tą normalizację, to my możemy też zrobić na bazie nawet bajek, tak? Czy gdzieś nawet znaleźć jakąś postać, która też przeżywała jakieś trudności, jakieś lęki, a sobie z tym poradziła, nie? Żeby też była taką inspiracją. Są książeczki takie terapeutyczne, tak? Tego jest całe mnóstwo na rynku właśnie, więc jeśli ktoś ma trudność z taką szczerą rozmową w cztery oczy z dzieckiem, to może zaczerpnąć do literatury, do książeczki, do bajki. Są też gry takie edukacyjno-terapeutyczne, nie? Na emocjach różnych one oparte są. No i jest tego sporo. Natomiast też jest ważne, żeby uczyć też to dziecko, które się zmaga z takimi napięciami, z tymi silnymi emocjami, jak ma sobie poradzić z tym napięciem. Czyli takie proste techniki relaksacyjne, na przykład regulacja oddechu, ale też regulacja myśli, wzmacnianie tej odwagi znowu, nie? O, i jeszcze jeden taki sposób, żeby te wyzwania, które stają przed dzieckiem w tej sferze lękowej, odpowiednio mu serwować, czyli nie od razu wrzucamy dziecko na głęboką wodę, jak się boi pająków, to go damy do jakiegoś, nie wiem, na wystawę egzotycznych pająków, tylko powoli, tak? Te wyzwania muszą być dostosowane do wieku i możliwości dziecka. Powolutku, stopniowo. Mhm. Okej. Okay. Czyli tych pomysłów jest bardzo dużo i rodzice naprawdę mają bardzo sporo możliwości pracy z tym dzieckiem i wspierania rozwoju tego dziecka, bo tak jak wspomnieliśmy, lęk jest rozwojowy. Więc słuchajcie, jeżeli jesteście, a jesteście, widzę, z nami jeszcze, przedłużyliśmy trochę dzisiejszą rozmowę, ale myślę, że ilość informacji, które Magda wam przekazuje, jest niezwykle ważna i te wszystkie pomysły naprawdę przerodzą się potem, przekształcą się w umiejętności, które będziecie wykorzystać. Zostały nam dwa pytania dosłownie, więc przejdźmy przez nie jeszcze, do których również zachęcamy wysłuchania. Po pierwsze, w którym momencie kończy się wsparcie rodziców? Rodzice powinni powiedzieć, zrobiłem wszystko, co mogłem. Czy powinienem w tym momencie udać się do specjalisty? Ja jestem takiego zdania, że tak naprawdę wsparcie rodziców nigdy się nie kończy. I nawet jeśli już zaczniemy tą terapię, nawet jeśli to wsparcie specjalistów będzie takie naprawdę potężne, to rodzice nigdy nie mają wolnego. Oni zawsze muszą czuwać i zawsze będą musieli wzmacniać, ale też pilnować swoich emocji, żeby no właśnie gdzieś tam przypadkiem tych lęków nie rozdmuchać. Więc współpraca z terapeutą będzie zawsze. Tak? Jeśli przekażemy dziecko na terapię, to nie jest tak, że teraz niech ktoś się tym martwi, niech ktoś się tym zajmie. Pracują dziecko, pracują rodzice, wzmacniają, chwalą i tak dalej. Tak? A też no, z mojej perspektywy to jest taka ważna rzecz, że zawsze lepiej chuchać na zimne i pójść nawet do specjalisty po pomoc na tym wczesnym etapie, kiedy ten lęk jeszcze nie jest taki bardzo, bardzo duży, bo to się skończy na kilku spotkaniach i problem będzie zażegnany, tak? A jak będziemy czekać, a może przejdzie, a może sobie poradzimy, może no, spróbujemy, poczekamy, to się może nałożyć na to kilka innych jeszcze warstw i potem będzie trudno. Nie? To przejście z takiego wsparcia domowego na wsparcie terapeutyczne powinno być też w tym momencie, kiedy rodzicom się kończą zasoby, tak? Kiedy brakuje im cierpliwości, albo kiedy nie mają czasu na to, żeby tak z dzieckiem na swobodnie pogadać, nie wiem, czy właśnie te książeczki poczytać i tak dalej. Nie? Więc kiedy rodzic się czuje po prostu przeciążony, wyczerpany, to ma do korzysta tego z pomocy. Tak, specjalistów. Nie? No i właśnie takie ostatnie pytanie z tym bardzo mocno powiązane, ponieważ tak jak też już jedna z naszych słuchaczek powiedziała w pytaniu swoim zadanym, że bardzo ważny jest właśnie ten element takiego komfortu dziecka w związku ze spotkaniem ze specjalistą, w ogóle z tą strefą takiego komfortu. Jak przygotować dziecko, kiedy wiemy, że już nie radzimy sobie sami, mamy już po prostu psychicznie dosyć, co słuchajcie, to jest element rodzicielstwa. Naprawdę niech pierwszy rzuci kamieniem ten, kto w rodzicielstwie nie miał kiedyś dosyć, nie usiadł i po prostu miał ochotę wyjechać w Bieszczady. Natomiast jak już siedzimy na tym fotelu, mówimy sobie, no nie, albo się pakuje, za chwilę wyjeżdżam, a niech się dzieje wola nieba. Jak przygotować dziecko do takiego spotkania z tym specjalistą? Przede wszystkim
potraktować to jako szukanie rozwiązania, a nie reakcja na to, że jest kłopot, że jest problem. Tak? Czyli dziecko nie idzie do psychologa, bo ma problem, tylko ono idzie szukać rozwiązania. Ono idzie tam po to, żeby zdobyć to, czego potrzebuje. I tutaj rodzice mogą już na starcie porozmawiać z tym dzieckiem, jakich korzyści ono by potrzebowało, czy czego ono by potrzebowało, tak? Czyli na przykład, jeśli jest nieśmiałe, jeśli ma ten lęk społeczny, to możemy poszukać tych korzyści, tak? Czyli na przykład wizyta u psychologa, czy praca taka terapeutyczna pomoże ci lepiej nawiązywać relacje. Dzięki temu będziesz miał większą na przykład odwagę, żeby się zgłosić na lekcji do odpowiedzi, będziesz miał lepsze oceny. Tak? Czyli no, nie mówimy tym językiem korzyści, tak? Szukamy tego, co dziecku się przyda. Nie? Na pewno to nie może być przedstawione w ten sposób, że o, ponieważ masz silne lęki, nie radzisz sobie z jakimiś zachowaniami, z myślami, to dlatego za karę niemalże idziesz do psychologa. Nie? Tylko raczej tak, idziesz tam po to, żeby ćwiczyć swoją odwagę, żeby się nauczyć sposobów radzenia sobie z tymi emocjami, że to ci pomoże na przykład lepiej się uspokajać w tych momentach, kiedy czujesz zdenerwowanie. No i no nie wiem, ja przynajmniej pracuję tak, że ja z dziećmi to się przede wszystkim bawię, więc to też można powiedzieć, tak, że to nie będzie jakieś, nie wiem, tak jak sobie dzieci wyobrażają, nie wiem, wyjście bardziej do lekarza, gdzieś na jakąś poważną rozmowę i tak dalej, tylko my będziemy się bawić, grać w gry, rysować, opowiadać sobie jakieś bajki, historie, tego typu rzeczy, nie? Więc to znacząco obniża to napięcie przed pierwszą wizytą. Jeśli można, to pokazać dziecku też, z kim będzie rozmawiało, czy jeśli są jakieś zdjęcia w internecie gabinetu, jak tam będzie wyglądać w środku, nie? Często też dzieci mogą mieć dla otuchy swoją, na przykład ukochaną jakąś zabawkę, nie? Maskotkę też. To jest bardzo ważne. Słuchajcie, maskotka to jest w ogóle element bardzo, bardzo ciekawy. Ja czasami żałuję, że w wieku dorosłym już nie mogę ze sobą zabrać ulubionej maskotki czy jakiegoś przytulaka. Ale wiek dorosły to już jest wiek dorosły. Słuchajcie, myślę, że w tym momencie wyczerpaliśmy pulę pytań, którą z Magdą przygotowaliśmy dla was. Ja mogę powiedzieć tylko tyle. Słuchajcie, od moderatorów dostawałem bardzo dużo pytań, które zadawaliście w komentarzach. Wincie mnie, że ich nie przeczytałem. Nie wincie ich, bo oni je wysyłali. Natomiast tak jak widzicie, temat jest bardzo potrzebny i to, że wy pytacie, też pokazuje, że jest to temat bardzo ważny dla was. Ja mogę powiedzieć tylko tyle. Jeżeli ktoś będzie chciał pogłębić swoją wiedzę z tego zakresu, myślę, że Magda pokazała, że jest specjalistą, do którego powinniście się udać i którego możecie zapytać o niemal każdą rzecz związaną z lękiem dziecka i nie tylko. Dlatego bardzo bym prosił moderatorów, żeby w tym momencie wrzucili link do centrum teraz, że to jest prywatny gabinet, który Magda prowadzi. Jest tam też fanpage, pod który możecie polubić. Ja zachęcam do tego, żeby kliknąć w ten link i polubić, ponieważ wrzuca również bardzo wartościowe cytaty, bardzo wartościowe treści merytoryczne. Jeżeli macie problemy, które nie zostały rozwiązane, macie pytania, które was będą nurtować i świdrować całą noc, to zachęcam, żeby Magdzie te pytania zadać. Teraz kwestia krótka, techniczna. Pytacie o test i powiem wam tak, test oczywiście zostanie wam udostępniony, tak jak zawsze, na znajomych wam zasadach. Ja bardzo proszę tylko o to, żebyście poczekali na niego do poniedziałku, ze względu na to, że Magda musi przygotować do niego pytania. Natomiast bardzo wiecie, trudne, żebyście się bali. Bardzo trudne. Wiecie, że u nas nie ma łatwych pytań i nie ma łatwych testów. Ja sam wychodzę z założenia, że trzeba zawyżać poprzeczkę niż ją obniżać, więc ci, którzy już przechodzili testy, wiedzą, że to nie jest coś takiego, nie jest to tylko formalność. Natomiast link do testu zostanie udostępniony w poniedziałek. Będziecie mogli go na spokojnie sobie rozwiązać. Będzie na to czas. Gwarantujemy, że to nie będzie jeden dzień, że tylko w jednym dniu będziecie musieli to zrobić, będzie to dłuższy czas. Będziecie mogli spokojnie sobie pobrać również wtedy certyfikat za udział w tym dzisiejszym webinarium, plus suplement, który z Magdą opracujemy, będą wyszczególnione właśnie te wszystkie elementy, które zostały zawarte podczas dzisiejszego webinarium, także prosiłbym, żeby na spokojnie, kto nie miał jeszcze okazji, bo jutro też pojawiają się zawsze osoby, które odtwarzają sobie te nasze webinaria i potem one pytały, a ja odtworzyłem dwa dni później,
później już nie mogłem zabrać udziału w teście, dlatego wydłużyliśmy troszeczkę ten okres, żeby dać czas tym, którzy też chcieli, a nie mogli z nami być. Przyczyny są różne, nie oceniajmy innych ludzi. Natomiast ja na ten moment, bo już dostałem OPR, słuchajcie, muszę znowu zrobić prywatę, chciałem bardzo podziękować też naszym moderatorom, którzy dzisiaj tutaj byli. Słuchajcie, to są ludzie, którzy mogliby teraz siedzieć na kanapie, oglądać Netflixa, natomiast siedzą i technicznie sprawdzają, żeby wszystko nam tu grało, żebyście wy mogli zadawać pytania i żebyście nas widzieli i słyszeli. Także słuchajcie, wielkie podziękowania dla całej fundacji, która w tym momencie jest tu ze mną i zdalnie i jest tutaj w siedzibie, gdzie siedzę i że pomagali technicznie to wszystko ogarnąć. Ja mogę zdradzić wam tylko jedną rzecz. Jeżeli wam się podobał wywiad z Magdą dotyczący lęku, to ja bym bardzo prosił, żebyście teraz wyrazili swoją radość w komentarzach, bo Magda ze mną już wstępnie rozmawiała, że być może, jeżeli by się udało, to może zrobimy kolejny wywiad dotyczący na przykład autoagresji u dzieci i młodzieży. Temat bardzo ważny i też bardzo trudny dla rodziców, więc jeżeli byście chcieli jeszcze raz Magdę zaprosić do naszego fundacyjnego webinarium, to myślę, że warto by było jej podziękować i wyrazić też swoją radość w tym momencie. Magdziu, to jest zawsze też fajne po webinarium sobie na spokojnie przy herbacie odpal i poczytaj właśnie pytania też ludzi, bo to jest bardzo, bardzo wartościowe. Ja zawsze to robię, zawsze webinarium jeszcze raz sobie oglądam z komentarzami na żywo, żeby właśnie zobaczyć, jakie pytania padają, żeby też wiedzieć, jak się do nich przygotować. Natomiast ja od swojej strony bardzo serdecznie dziękuję ci za to, że się tu pojawiłaś, że znalazłaś w tym zabieganym akademicko, rodzinno, biznesowym życiu czas na to, żeby poświęcić półtorej godziny na to, żeby porozmawiać ze mną i z naszymi słuchaczami o tak ważnym problemie. To jest taki temat, że warto o tym rozmawiać, a nawet trzeba, tak? I to takie treści muszą być ogólnie dostępne dla rodziców, bo rodzice często właśnie z dobrej intencji popełniają błędy, których są nieświadomi, no i się potem dzieje. No, ja wychodzę, słuchaj, z tego samego założenia, dlatego ja po prostu czuję też ten, bym powiedział, mi słowo zabrakło, bo teraz mi corpo language przychodzi tak zwany do głowy, czyli ten flow między nami, ten przepływ właśnie tych samych myśli związany z tym, że ja uważam, że taką misją osoby, która jest specjalistą w jakimś zakresie, czy uważa się za terapeutę, czy za osobę pedagoga, nauczyciela, psychologa, jest właśnie kształcenie też rodziców, nie tylko rozwiązywanie problemów dzieci czy dorosłych, ale właśnie też dzielenie się swoją wiedzą, co robimy poprzez chociażby właśnie te webinaria, żeby też rodzice nabierali i opiekunowie, po pierwsze kompetencje, ale też po drugie śmiałości w rozwiązywaniu problemów swoich dzieci, żeby nie bali się próbować właśnie stać się też specjalistami dla własnego dziecka. Także raz jeszcze bardzo serdecznie ci dziękuję za dzisiejszą wizytę u nas. Ja dziękuję za zaproszenie. To dla nas jest tylko zaszczyt. Taki miły odbiór mam tutaj, bo tak podglądam na te komentarze. Naprawdę bardzo, bardzo miło. Dziękuję. Słuchaj, nasza publiczność nigdy nie zawodzi, po prostu ludzie, którzy przychodzą na nasze webinaria, słuchaj, ja w ogóle tak powiem teraz już tak kończąc taką konkluzję, no tak jak mówię, jest czwartek, godzina 21:30, ludzie jutro idą do pracy, ja mam urlop, słuchajcie, więc ja mam trochę lepiej, natomiast mamy 1200 osób, które w tym momencie jeszcze nas ogląda. Wielki szacunek dla was, naprawdę to jest olbrzymi wkład, który włożyliście w rozwój własnych dzieci i cudzych dzieci, bo jeżeli pracujecie z dziećmi i paracie się niesieniem kaganka oświaty, to wiecie, jaki to jest trudny zawód. Natomiast już dzisiaj nabyliście pewnych umiejętności, kompetencji. Czas, który poświęciliście na to webinarium, na pewno nie okaże się czasem straconym. Ale już kończę mój monolog. Jeszcze raz, Magdo, wielkie dzięki, przyjemności, odpoczynku teraz i mam nadzieję, że do zobaczenia w tym czasie. Tak, właśnie. Żegnamy się, mówiąc do zobaczenia. Trzymajcie się, pozdrawiamy serdecznie. Papa.